Cześć. Nie wyłączaj jeszcze tego filmu, zaczekaj chwilę. Zastanawiasz się pewnie, o co do ciebie mówię, co ja tutaj robię, gdzie ja jestem. Jestem na piwnym festiwalu i w ciągu kilku najbliższych minut przekonam cię, że i ty powinieneś tutaj być. Co się tu dzisiaj dzieje? Generalnie dzisiaj spotkaliśmy się w bardzo szczytnym celu, żeby spożywać rzemieślniczy alkohol w postaci piwa. 9. edycja festiwalu Birgoszcz w Bydgoszczy. I chwaląc się, na każdej byłem. Full świetnego piwa, wszyscy dobrze się bawią. 20 kilka rzemieślniczych browarów z całej Polski. A po co się robi taki festiwal piwa? No, dla mnie osobiście jest to po to, żeby pokazać ludziom, że piwo to nie tylko jasne pełne. Pokazać, że są różne style, że świat piwny jest na tyle bogaty, że możemy co miesiąc dawać inne różne piwa. I też budowanie kultury piwnej, to jest według mnie najważniejsze. Kultura piwna, że przychodzę do stoiska, wiem, to piję świadomie. I staramy się też przekonać ludzi do tego, żeby nie tylko jakby pili piwa typu Harnaś, typu Tatra, tylko rozszerzali swoje horyzonty. Czasami woleli wydać może, nie wiem, na butelkę piwa nie te 2-3 złota, tylko troszkę więcej, ale troszkę bardziej ucieszyć swoje kubki smakowe i przekonać się, że piwo to nie jest tylko zupa chmielowa, ale może być troszeczkę, może nie aż tak, ale prawie jak wino, nie? Żeby troszkę jednak rozszerzyć swój wachlarz może smaku. O, może ten sposób. A po co ty dzisiaj tutaj przyszedłeś? Spotka się z znajomymi. Napić się dobrego piwa, regionalnego. O zupełnie innym smaku niż to, co jest w sklepach. Spróbować nowych piw. Targetuje się bardziej w piwa, które są niedostępne w butelkach. My przyszliśmy tutaj, żeby posmakować jak najwięcej piw, których jeszcze nie znamy. Przynajmniej i ja po to przyszłam. I rzeczywiście staram się pić piw, których w ogóle jeszcze nigdy nie piłam. I no, póki co trafiłam na same smaczne. Co można robić na festiwalu piwa kraftowego oprócz picia piwa? Można przede wszystkim zrobić coś, na co z reguły nie mamy czasu, czyli spotkać się ze znajomymi. To jest chyba najważniejsza wartość dodana. Czyli innymi słowy można zalogować się do życia. Tak. Oprócz picia można dobrze zjeść, ogolić się. Poznawać nowych ludzi. Można pić cydr. Jeść od sypka na przykład. Grać w grę oczywiście. Tak, zapraszamy do nas tutaj, na nasze stoisko. Można grać w grę, brać udział w różnych konkursach. Po prostu świetnie się bawić, tak jak już powiedziałem wcześniej. Przy okazji też widziałem, że są piłkarzyki i naprawdę jest masa fajnych atrakcji. Tu chyba koledzy mają gry planszowe z tego, co widzieliśmy. Tak, tak. Świetnie zjeść. Bardzo dobra gastronomia. Więc naprawdę masa atrakcji, fajna sprawa. Szykują się koncerty, więc też posłuchać dobrej muzyki. Super sprawa. Dlaczego w ogóle pijesz kraftowe piwo, a nie, tak jak większość ludzi to nazywa, normalne piwo? A dlaczego ludzie piją szampana Moet, a nie piją Michela z Biedronki? Nie wiem teraz, które piwo będzie normalne. Czy to kraftowe dla mnie jest bardziej normalne niż koncernowe. Ono po prostu ciekawsze, bardziej złożone niż takie tradycyjne koncerniki. Piwa koncernowe są nudne, dlatego że są po prostu dobre. Mam wiele ciekawych kompozycji smakowych, które mogę sobie tutaj skosztować, ale nie tylko, bo też w wielu sklepach już się pojawiły piwa kraftowe, które są naprawdę bardzo fajne. I nie wiem, ja nie chcę pić, nie idę na ilość, a na jakość. Nie jest robione na masówkę, tak? Na ilość, tylko na jakość. Jest o wiele lepszy smak tego piwa. No bo smakuje w ogóle, tak? Bo ma cokolwiek związanego ze smakiem, tak? Jak jem coś dobrego, jakieś dobre jedzenie, to chcę, żeby smakowało, a nie żeby było tylko po prostu jedzeniem. I w ogóle jest taki ewenement cały czas w Polsce, że jest dobre jedzenie w dobrych restauracjach, a do tego jest podawane kiepskie piwo, nie? Czemu piwo nie może być też dobre? Przecież to tak samo szlachetny trunek jak wino, czy wódka, czy whisky. 100 razy lepsze dla mnie jest wypicie, nie wiem, przeznaczenie 10 zł, 15 na takie piwo, niż kupienie, nie wiem, 6-pak. Nie wymieniajmy żadnych marek. Możecie to wypikać, będzie okej. Okay. Lepiej jedno dobre niż 6 tanich, nie? Po prostu. W kraftowym piwie wiem, kto je zrobił z reguły, tak? I też przemawia, że wiemy, że za tym piwem stoi człowiek. Tak, tak. Kraft to ludzie. Życie jest zbyt krótkie na picie kiepskiego piwa. Kogo byś zabrał, gdybyś mógł, na taki festiwal? Kogoś, kogo dzisiaj tutaj z tobą nie ma, a chciałbyś, żeby był, że powinien tutaj być? Dziewczynę. Faceta na pewno. Mamę, tatę. Znajomych. Może moja przyjaciółka Pati. Nie ma i tutaj, bo jest wiecznie zapracowana. Możesz ją pozdrowić. Pozdrawiam Pati, kocham cię. Żonę. Żona już była, więc... Ja też wziąłem tą osobę. Nie marudziła, że ją zaciągnąłeś na festiwal piwa? Wyrozumiała żona. Wiele osób z mojej rodziny to po prostu idzie do, nie wiem, jakiejś restauracji knajpetyskiej. To jest mak, który sobie wybiera, może książęce jeszcze. Ale nic poza tym, więc żeby gdzieś poszerzyć wśród moich bliskich, no to właśnie takie osoby bym tutaj zabrał. Kogoś silnego, kto zabierze wszystkie sztosy, które kupię.
żeby nie musiał mieć zajętych rąk. Okej, okay, a jaki jest największy sztos tutaj? Sztos tutaj jest największy, taki, który jutro z domu przywoży, czyli 4-letni porter z browaru Tleń. Jakbyś miał powiedzieć słowo ludziom, którzy powinni tutaj dzisiaj być, ale no niestety siedzą z koncerniakiem w fotelu i nie wiedzą, że w ogóle coś takiego się odbywa, to co byś im powiedział? Jak byś ich przekonał? Myślę, że każda osoba, która pije zwykłe piwo, tak jak wspomnieliście wcześniej, sobie w domu teraz, a jest w Bydgoszczy, to ma obowiązek, bym powiedział, żeby sobie wpaść tutaj i posmakować dobrego piwa, lepszego. Na pewno się nie zawiodą. Na pewno się nie zawiodą. Lepiej pić piwo, które ma smak, które niektórzy przekornie nazywają smakowym, niż bezsmakowe. Generalnie ja bardzo lubię jeździć na festiwale i spotykać się z tymi wszystkimi dziwnymi ludźmi, którzy przychodzą i cię męczą i zadają miliony pytań, na które tak naprawdę nie znasz odpowiedzi. Poza tym to jest bardzo fajna zabawa dla wystawców, bo nie wiem, no ja czerpię z tego po prostu frajdę. Dobra, a coś oprócz dobrego piwa i dziwnych ludzi jest tutaj fajnego? Coś takiego, co mogłoby zachęcić normalnego człowieka? No wy jesteście fajni.